Cześć, ten filmik przygotowałam dla wszystkich osób, które są Polakami, mają polskie obywatelstwo, ale do Polski chcą podróżować na brytyjskim paszporcie i nie posiadają polskiego dokumentu tożsamości, czyli nie posiadają ani polskiego paszportu, ani polskiego dowodu osobistego. Dotyczy on nadchodzącej wielkimi krokami autoryzacji podróży, czyli takiej mini wizy, która będzie nazywała się ETIAS. Już pokazuję, z czym to się je. Już wkrótce mówi się, że od połowy 2025 roku trzeba będzie mieć autoryzację podróży ETIAS, jeżeli chcemy wjechać do Unii Europejskiej na brytyjskim paszporcie. Bez względu na to, czy posiadamy jakiekolwiek inne obywatelstwa, na przykład obywatelstwo polskie, jeżeli chcemy podróżować tylko i wyłącznie na brytyjskim paszporcie, będziemy musieli przy wjeździe do własnego kraju, czyli do Polski, uzyskać autoryzację podróży ETIAS. ETIAS to nie wszystko. Szykują się duże zmiany. W ogóle rok 2025 będzie bardzo obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, kontrole i autoryzacje podróży pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. ETIAS to jest system rejestracji podróży przed jej rozpoczęciem, czyli taka mini wiza na 90 dni przy wjeździe do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej. Dodatkowo będą wprowadzone dwa inne systemy. Pierwszy to jest system EES, tak zwany Entry and Exit System. Będzie to system w Wielkiej Brytanii, który ma na celu zastąpienie, krótko mówiąc, ludzi siedzących w stanowiskach odprawy paszportowej, czyli to będą takie bramki, skanery, w których będziemy musieli dać odcisk palca, będzie nam robione zdjęcie, czyli będzie zastępowało po prostu oficera Straży Granicznej, który sprawdza nam paszport i przybija pieczątkę. One już powoli są wprowadzane w Wielkiej Brytanii, przy wjeździe i przy wyjeździe, ale również drugi system, który właściwie trzeci, który zostanie wprowadzony, to jest system ETA i to jest taki system rejestracji podróży do Wielkiej Brytanii, czyli dokładnie taka mini wiza, którą również trzeba będzie uzyskać przy wjeżdżaniu znowu do Wielkiej Brytanii, jeżeli będziemy chcieli wjechać na polskim paszporcie. Obydwa te systemy omówię w osobnych filmikach. Powiedzmy w takim razie o ETIAS, bo to jest nasz dzisiejszy temat. Od połowy 2025 roku tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, ponieważ ten system i data jego wprowadzenia była już wielokrotnie przekładana, no ale przyjmijmy, że od połowy 2025 roku zostanie wprowadzony nowy system autoryzacji podróży dla Brytyjczyków wjeżdżających na terytorium Unii Europejskiej o nazwie European Travel Information and Authorization System, czyli krótko mówiąc ETIAS. Co ważne, dotyczy on wszystkich osób przekraczających granice Unii, w tym oczywiście granice Polski, na brytyjskim paszporcie, również Polaków. Czyli tutaj jest ten super ważna rzecz. Jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli masz dwa obywatelstwa i chcesz podróżować do Polski tylko i wyłącznie na brytyjskim paszporcie, jeżeli nie zabierzesz ze sobą albo nie masz dowodu tożsamości polskiego w postaci dowodu lub paszportu, to będziesz traktowany tak jak Brytyjczyk, czyli będziesz musiała, czy twoje dziecko będzie musiało wnioskować o tą autoryzację podróży ETIAS. Co ważne, ten system autoryzacji podróży ETIAS wjazdu do Unii Europejskiej nie dotyczy Polaków wjeżdżających do Unii Europejskiej na polskim paszporcie. Czyli jeżeli jesteś Polakiem, masz dwa obywatelstwa, zabierasz w podróż do Polski brytyjski paszport, to nie zostaniesz wpuszczony do Polski bez wcześniejszej autoryzacji podróży ETIAS. Natomiast jeżeli jesteś Polakiem, masz dwa paszporty i wjeżdżasz do Polski na polskim paszporcie, albo jesteś Polakiem i masz tylko polski paszport, nie masz obywatelstwa brytyjskiego, to wjeżdżasz do Unii, wjeżdżasz do Polski bez konieczności autoryzacji podróży ETIAS. Szczegóły tego planu są nadal dogrywane, ale wiadomo już, że dla osób legitymujących się brytyjskim paszportem na granicy z Polską będą wprowadzone następujące udogodnienia. Pierwsza sprawa. Obowiązkowe wnioski o ETIAS będą wymagane przy wjeździe do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej samolotem, samochodem, pociągiem lub promem. Przewoźnicy, w tym linie lotnicze, będą sprawdzać te pozwolenia na wjazd przed wejściem na pokład.
niektórzy przewoźnicy będą mieli obowiązek oprócz sprawdzenia ETIAS przy wejściu na pokład, dodatkowo na 48 godzin wcześniej zweryfikować przez internetową platformę, czy pasażer rzeczywiście posiada prawo do wjazdu na teren Unii Europejskiej. I wygląda to tak, linie lotnicze będą miały ten obowiązek sprawdzania wcześniejszego, promy również będą miały ten obowiązek, pociąg Eurostar jadący z Wielkiej Brytanii do Francji nie, natomiast autokary przekraczające granicę albo promową, albo tunelem będą miały 3 lata na wdrożenie tego systemu. Druga sprawa. Obowiązek wnioskowania o ETIAS obejmuje wszystkie osoby podróżujące bez względu na wiek. Czyli dzieci, niemowlęta, młodzież poniżej 18 roku życia, wszyscy muszą się ubiegać, natomiast właśnie dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, plus osoby, które ukończyły 70 rok życia i członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej będą zwolnieni z opłaty za ETIAS. Trzecia sprawa. O ETIAS trzeba będzie się ubiegać z przynajmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Oznacza to, że nie można sobie przypomnieć o tym w ostatniej chwili. Trzeba będzie dać przynajmniej 96 godzin na rozpatrzenie tego wniosku. To pozwolenie na wjazd w większości przypadków będzie wydawane w ciągu kilku minut, szczególnie w tych przypadkach oczywistych, w tych przypadkach łatwych, ale może potrwać nieco dłużej. Najlepiej w związku z tym uzyskać ETIAS przed zapłaceniem za hotele, przed zapłaceniem za podróże, kiedy planujemy podróż do Unii Europejskiej na brytyjskim paszporcie. Koszt ETIAS. Koszt będzie to 7 euro lub 6 funtów 20. ETIAS będzie ważne przez okres 3 lat. Co ważne, to pozwolenie, ta autoryzacja podróży jest przyczepiona i ściśle związana z dokumentem podróży, który podajemy podczas wnioskowania. Czyli oznacza to, że w razie wymiany paszportu, w tym okresie, gdzie nawet jeżeli nam trwa ETIAS przez te 3 lata, jeżeli zmienimy dokument tożsamości, będziemy musieli jeszcze raz wnioskować i jeszcze raz wyrobić ETIAS. Co ważne, w aplikacji ETIAS trzeba będzie podać bardzo dużo różnych danych, a mianowicie trzeba będzie podać szczegółowe dane osobowe, trzeba będzie podać numery paszportu, również wykształcenie i wykonywany zawód. Będziemy musieli również podać kraj i miejsce pobytu w Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie jedziemy, czyli na przykład w Polsce będziemy musieli podać dane naszych rodziców, czy znajomych, czy rodziny. Będziemy również musieli ujawnić wszelkiego rodzaju wyroki skazujące, czyli jeżeli jesteśmy skazani prawomocnym wyrokiem, bez względu na to, czy odbywaliśmy karę więzienia, czy nie, będziemy musieli to podać w aplikacji ETIAS. Również będziemy musieli podać, czy podróżowaliśmy w ostatnim czasie do krajów, które są objęte wojną. Będziemy musieli podać, czy zostaliśmy kiedyś wydaleni z terytorium jakiegokolwiek kraju. Oraz będziemy musieli podać dane naszego członka rodziny, który jest obywatelem Unii Europejskiej. No i zapytacie, po co te wszystkie dane? No właśnie po to, że oczekuje się, że Unia Europejska, w tym Polska, będzie mogła podjąć decyzję o niewpuszczeniu na swoje terytorium niepożądanych osób. Czyli na przykład, jeżeli Unia Europejska uzna, że nie chce przyjmować osób, które mają wyroki skazujące, albo które odbyły karę więzienia, albo jakiekolwiek inne kryteria przyjmie przy przyjmowaniu tych wniosków, to po prostu nie wyda autoryzacji na podróż ETIAS i taka osoba nie będzie mogła wjechać na terytorium Unii Europejskiej. Także to wcale nie jest taka prosta sprawa i to wcale nie jest fraszka igraszka, jak to się mówi. Krótko mówiąc, jeżeli nie dostaniesz ETIAS, jeżeli nie dostaniesz tej autoryzacji podróży, czyli jeżeli dostaniesz odmowę, albo jeżeli zapomniesz, albo nie będziesz wiedzieć o tym, że podróżując do Polski na brytyjskim paszporcie, nie na polskim, tylko na brytyjskim paszporcie, że trzeba taką aplikację, taki wniosek wypełnić, to po prostu do Unii nie wjedziesz. Jednocześnie samo ETIAS wcale nie gwarantuje wjazdu, ponieważ dopiero przy wylądowaniu w Polsce, przy wjeździe przez granicę do Polski, urzędnik, pracownik Straży Granicznej tak czy inaczej będzie podejmował dodatkowo decyzję dotyczącą tego, czy jesteś osobą pożądaną, czy cię wpuścić na terytorium Polski, czy nie.
Kolejna rzecz, która mówi się o ETIAS, to według najnowszych doniesień w aplikacji ETIAS nie będzie pytań o stan zdrowia, nie będzie również konieczności składania odcisków palców albo nawet podawania swojej fotografii. Natomiast te dane biometryczne będą wymagane przy wjeździe przy tych systemach EES. Czyli tutaj właściwie, mimo że w samej aplikacji tej autoryzacji podróży tego nie będzie, to po prostu bardzo, bardzo niedługo już będą te elektroniczne systemy wjazdu, gdzie po prostu urzędnicy, pracownicy, funkcjonariusze Straży Granicznej będą zastąpieni bramkami, które będą sprawdzały, pobierały od nas odcisk palca i robiły nam zdjęcie. Pamiętajcie również, że wprowadzenie systemu ETIAS było już kilkukrotnie przesuwane. Obecna data to początek, niektórzy mówią początek, inni mówią połowa roku 2025, ale tak czy inaczej jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli macie dwa obywatelstwa i jesteście Polakami, ale również jesteście Brytyjczykami, to już niedługo ta podróż do Polski na brytyjskim paszporcie nie będzie taka prosta. Po prostu będziecie wtedy, jeżeli macie tylko brytyjski paszport, albo jeżeli wasze dziecko ma tylko brytyjski paszport, to okaże się, że takie dziecko czy wy będziecie musieli dostać tą autoryzację podróży przed wjazdem do własnego kraju. Więc warto o tym pamiętać i podjąć odpowiednią decyzję, jeżeli chcecie przed wprowadzeniem tego systemu mieć święty spokój i podróżować do Polski na polskim dokumencie. To wszystko, mam nadzieję, że wyjaśniło Wam to kilka spraw. Dziękuję, na razie, pa!